Cieszy nas wszystkich rozbudowa portu rzecznego i związane z tym usług, udogodnień z dostępem do Wisły, do turystyki wodnej. I w związku z tym mam pytanie od koła wodniaków czy hydrowaków. Próbowali oni zwodować żaglówkę i grożono im mandatem 500 zł. O co chodzi? Proszę Państwa, w porcie rzecznym nie ma skipu, nie ma miejsca, w którym by można podjechać samochodem osobowym z przyczepką i z tej przyczepki spuścić łódź do wody. Jest natomiast takie miejsce na Błoniach Nadwiślańskich, wybetonowane. Z tego miejsca korzysta straż pożarna, podjeżdżając, napełniając zbiorniki, opuszczając łodzie wodne. A ci panowie próbowali podjechać i straszano ich mandatem 500 zł. Rozmawiałem z panem naczelnikiem Straży Miejskiej, który mówi, że nie ma przeciwwskazań, bo Wisła jest udostępniona. Wolno pływać na Wiśle, ale podjechać do Wisły samochodem nie wolno. I grozi za to mandat, bo tam stoi znak drogowy zakaz ruchu. Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów. Czyli jesteśmy w jakiejś sprzeczności. Korzystać wolno, ale zapłaci się mandat, bo tam jest znak drogowy, który uniemożliwia dojazd. W związku z tym mam pytanie, kto mógłby takim wodniakom, bo ja rozumiem, ten znak jest po to, żeby nie rozjeżdżano Błoni Nadwiślańskiej. Nie żużlowano tam samochodami i tak dalej. Ale takie wodowanie łodzi to nie odbywa się codziennie. I proszę o odpowiedź, kto powinien wydawać może takie zezwolenia imienne czy jednorazowe, czy to Zarząd Dróg Miejskich, czy Wydział Ochrony Środowiska, żeby mógł tym wodniakom odpowiedzieć. Dziękuję. Umieszczenia stosownego stosownej tabliczki pod tym znakiem, kogo ewentualnie to nie dotyczy, czyli na przykład osób, które chcą zwodować łódź, tak? Myślę, że to zostanie rozważone i otrzyma Pan odpowiedź.